Halo? Daily Vlog, odcinek 170. O, kurwa, kończasz! Dobra impreza była w Katowicach. Wreszcie udało się zrobić taką imprezę, że tak ja się wyluzowałem, Kasia się wyluzowała i taki był klimat taki jak rodzinny w ogóle. Ludzie tak jakoś dobrze wyczuli, żeby właśnie nie za bardzo robić zdjęcia. I tak było, że naprawdę ja się bawiłem dobrze. Ja się bawiłem najlepiej ze wszystkich naszych eventów w Katowicach. Gąciu najlepiej się bawił w Katowicach. Idę teraz na spotkanie biznesowe, a potem będziemy zwiedzać coś z Rawgorem. No i jestem już po spotkaniu. Nie chciałem kręcić, nie chciałem pokazywać o co chodzi, bo składamy kolejną bombę. Zajebista kolaboracja z bardzo fajną osobą z innej branży kompletnie i zobaczycie to wszystko niedługo, natomiast nie chcemy spoilować. Dziękujemy bardzo. Przyjechaliśmy sobie oglądać taką dzielnicę, która nazywa się Nikiszowiec. I to ma taką architekturę niemiecką, nie? To jest, tak. Nie, no. Ciekawie to wygląda, kurczę. Nikiszowiec to jest osiedle w Katowicach, które zostało stworzone w 1908-1918 roku. Specjalnie po to, żeby górnicy mieli gdzie mieszkać, tutaj jest kopalnia niedaleko i wybudowali specjalnie właśnie to osiedle dla nich. Kurde, no to jest klimat w ogóle jak scenografia jakiegoś filmu, taki, nie wiem, albo film historyczny, albo coś, albo jakiś taki dziwny film, nie wiem. Mi przypomina z X-Men tą część, jak Magneto mieszkał w Polsce. W 100% mogę sobie wyobrazić takie miejsce jak to, będące takim bardzo popularnym miejscem turystycznym wśród na przykład Japończyków. To wszystko jest tylko i wyłącznie kwestia opakowania tego w dobry marketing i jest kultowe miejsce znane na całym świecie. Ja się dziwię, że tutaj nie ma więcej turystów, że nigdy nie wiedziałam o tym. Jesteśmy podekscytowani, że ten dobry timelapse. Nie wiem, czy to, co tutaj widzimy, to są te słynne śląskie familoki, ale Google grafika pokazuje, że familoki tak mniej więcej wyglądają, więc może tak. Lokalne piwko, rajza na antypody. Też będzie cię na vlogu. Kolega tu filmuje, dobry sprzęt z klatką. Jest okej. Okay. Masz nawet napisane Brudas na samochodzie. Brudas, Kameleon, Film Studio. To właśnie ty. To nie jo. To jedziemy teraz na rynek w Katowicach. Co tam? Opalanko nad basenem? Mhm. Czy pani sobie życzy jakieś przynieść drinki podać? Tak, poproszę pina colada. Pina colada. Co tutaj się dzieje? Coś związanego z aborcją znowu. Dzisiaj był czarny protest, okazuje się, ciąg dalszy. Zwykle kręcimy takie rzeczy, ale to dzisiaj sobie popatrzymy na pro-life'owców.
właśnie powstaje internet. Muszę przyznać, że w tym miejscu stek odjeżdża perfekcyjnie. Naprawdę, naprawdę super. Zapyszne. Zjedliśmy i teraz idziemy oglądać w ogóle studio nagraniowe. To jest Szymon. Witam. Szymon do nas napisał, żeby wpaść do studia. Tak, ma, jak się nazywa studio? Wytwórnia Maxflow, Maxflow Studio. Tak. Dokładnie, zapraszam tutaj serdecznie. Tak. Tak, macie? Mhm. Chcesz zaśpiewać? Możesz nam coś nagrać? Więc tutaj się nagrywa. Strasznie dziwne uczucie w uszach w ogóle jest takie. Yo, 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 raz, dwa, tu rap gor. Wjeżdżam na beat. Raz, dwa, trzy. No chyba nie nagrywałeś. Dobra, spoko. Raz, dwa, dziaba, dziaba, dziaba. Bumc w krz, bumc w krz, bumc w krz. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. O Boże. Come on. Don't be shy. No. Włączcie muzykę. Hej. Hej. Nie umie rapować, bo słów mi brakować. Miałam kiedyś sen. Czekaj, ale to nie był ten. Hej. 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 To już koniec rapu, bo coś, co rymuje z rapem, nie wiem. California love. Trying to holler at me. I don't want no scrub. Scrub. Czekaj, czekaj. Dobrze się bawić? No. Trzymaj się. Pa, pa. Trzymaj się. Cześć, papa. Pa. Z hotelowym internetem jest tak, że nigdy nie wiesz, na co trafisz. Tutaj akurat jest słabo, więc lecimy znowu z telefonu. Mam wrażenie, że od blisko tygodnia nie miałem chwili, żeby sobie tak usiąść i nic nie robić przez jakiś czas, więc czas teraz nic nie robić. Dostałem taką odznakę od CV Gry w ogóle, strasznie fajna. To ja sobie odpocznę, a jutro jedziemy do Wrocławia. Proszę, kiedy zapytaj beczkę? Kurde, no. Niezły klimat. Jak ci się podoba, Kasia?